Siemanko, cześć, witam w materiale, w którym sobie prześledziły moją drogę w tibijskim tygodniu. Pod lupę bierzemy 27 tygodni aktywnej bossowej gry, tak to nazwijmy. I sobie zobaczymy, jak to wygląda, ile tych złotych itemów wydropiłem, jakie to były itemy, czy to było z bonusu, czy to są w ogóle itemy z EQ. Po prostu prześledzimy sobie od A do Z te 27 tygodni i zobaczymy, czy ten boss bonus coś daje. Zapraszam. Rozpocznijmy sobie temat od informacji podstawowych, czyli boss points. Ile mam wbitych boss pointsów? 20,5 tysiąca na stan 28 września. Wiadomo, na samym początku tibijskiego tygodnia nie miałem tyle, ale nie do końca tak to się przeliczało na procent, czyli loot bonus, który aktualnie wygląda na 183% na bossie niewbitym, a na bossie wbitym 208%. Wiadomo, było tam może parę procent mniej, ale to nie była jakaś wielka, wielka różnica od pierwszego tygodnia do dziś. I tak, 208%, czyli podstawowy drop, 100% na dubla, 100% na tripla, 8% na quadra drop. Bossy. Jakie były bossy bite na slocie najczęściej w przeciągu tych 27 tygodni? Magma, Monster, Brain, Ichgahal, Hatred, Finał, Weng. Tak to wyglądało. I tak ustawiałem te bossy. Średnio na każdy dzień z każdego tego tygodnia zabijałem co najmniej 3 bossy w ciągu dnia na slocie. Wiadomo, były dni, kiedy zabiłem 2, bo źle się ustawiły sloty, akurat taka była rotacja bossów, no można tutaj sobie wymyślać, akurat nie miałem teamu. Były powody takie, że w ciągu dnia zabiłem 2 bossy na slocie, potem najczęściej biłem 3, zdarzały się też dni takie, że zabijałem 4, bo fajnie mi się ułożyła rotacja, albo też zabijałem bossa, który był akurat boosted. Bo to też sobie tutaj wliczam i zobaczycie tutaj właśnie drop z finału areny. Finału areny sobie nie ustawiam, tylko akurat był na buście. No to jedziemy tydzień po tygodniu. Tydzień pierwszy, Firefighting Axe, rodzaj addon. Tutaj sobie właśnie zapisuję, czy to jest item addonowy, mountowy, jakiś tam inny, kolekcjonerski, creature product, czy właśnie EQ, które nas interesuje i czy on jest na bonusie. Tak jak Lion Axe tutaj widać z Drum Drop i mamy bonus, potem Monster, potem WZ-y. Mamy dropy, pierwszy tydzień był naprawdę, naprawdę spoko. Drugi tydzień nic. Trzeci tydzień Mutated Skin Lexy, EQ bez bonusu i Spectral Horse Tag, mount. To wiadomo, bonusu nie mogło być. Tydzień czwarty, Lion Axik. Tydzień piąty, Morshabal Extract, czyli był Morshabal, w ogóle też Morshabal się na dniach, mam nadzieję, że na dniach się zbliża na Secure, może się zabije trzeciego. Jeden wydropiony, no bo to jest 100% drop i boss bonus dał mi, skoro to jest 100%, no to double drop mi dał drugiego ekstrakta, trzeciego niestety nie dostałem, mimo że tam z procent było sporo. Na gałązik jeszcze też z EQ, ale ze skrzynki z Timiry. I tutaj widać, że to jest takie podświetlone na niebiesko. W końcowym zestawieniu, podliczeniu nie będę brać tego pod uwagę, tak samo jak Ugly Monstera, no bo to jest jednak bardzo mocno przypadkowy drop, a nie coś, na co liczymy idąc na bossa. Tak to sobie tłumaczę i nie ma co tego podliczać do bossów, na które po prostu idziemy, tylko to jest czysty przypadek, tym bardziej, że nie mamy wpływu żadnego na skrzynkę, tym bardziej na Ugly Monstera, na slota go nie możemy dać, nie ma go nawet w bostiary ani bestiary, to jest totalny, totalny przypadek, rzecz losowa. Więc te dwa itemy, mimo że są w EQ, do podliczenia takiego bossowego tutaj nie wejdą. Szósty tydzień, Eldritch Maze, wydropiony i Gnome Shieldzik, bonusu brak. Siódmy tydzień, Creature Product Fiery Tear, no to już wiadomo, łezki lecą. Eldritch Wand, wydropiony, bez bonusu. Tydzień ósmy, Fabulous Legi i Arboreal Crown, czyli już taki ładniejszy, fajniejszy item z bonusem, czyli gdyby nie bonus, no to tego itema by nie było. Tydzień dziewiąty, nic. Tydzień dziesiąty, Gilded Eldritch Wand i to też jest bonus. Też tutaj Brainstealer oddał, Fabulousy bez bonusu i Portable Flame addonowy przedmiot. Tydzień 11, Fabulousy z bonusu. Gdyby nie bonus, no to tydzień byłby pusty. Tydzień 12, znowu dwie łezki i Portable Flame, czyli taki tydzień bez EQ przedmiotów. Tydzień 13,
pusty, tydzień 14. No gdyby nie ten fart, no to byłoby pusto, ale tak to jest ten łańcik, którego nie będziemy liczyć, już mówiłem. Tydzień 15, Bagu Desire, który się liczy oczywiście do bonusu. Z tytułu bonusu może ci wypaść Bagu Desire, ten akurat poleciał z podstawowego dropa. Tydzień 16, Arboleal Tom, wyleciał normalnie, bez bonusu. I Enchanted Sleep Shawl poleciał i tutaj się zatrzymajmy z takiego powodu, że daje to pod bonus. Ale to jest taki nieprosty temat i tutaj też będą takie trzy screeny, gdzie prosiłbym o wasz komentarz, być może jakoś tutaj jedną wersję byśmy ustalili. Macie screenka z dropa właśnie tego Enchanted Sleep Shawla i moim zdaniem jest to drop z bonusu, dlatego że on jest w środku tego zestawienia. Jak leci Enchanted Sleep Shawl, to on jest na początku, w podstawowym dropie. I tak mi się wydaje, nie jestem 100% do tego przekonany, ale skoro on jest tak, nie jest na samym początku, tylko są te trzy itemy przed Sleep Shawlem, to on jest z bonusu. Co o tym sądzicie? Dajcie znać, ja go liczę sobie do bonusu. Jedziemy sobie dalej i mamy co? Mamy Blanka, znowu pusto, 17 tydzień, 18 tydzień susza, 2 tygodnie bez żadnego przedmiotu, czy to podstawa, czy to bonus. 19 tydzień, Lion Aksik bez. No i 20 tydzień, czyli tydzień, w którym wygrałem Gaza. I tutaj mamy następny temat, to już zależy kto jak to rozumie. Umbral Master Bow, myślę, że to jest drop podstawowy. Nightmare Horn, no to wiadomo, nie mamy tutaj za wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o bonus, ale śmiem twierdzić, że Umbral Blade już jest bonusowy i właśnie bonus sobie dopisałem do tego Umbral Blade'a. Jeżeli myślicie inaczej, dajcie znać w komentarzu. Do tego Fabulous Legii bez tutaj żadnego bonusu. I na samym końcu Ghost Chestplate, który ma znak zapytania i ja go liczę jako drop bez bonusu, jak coś. I sytuacja tutaj wygląda następująco, że był boss bonus, dałem go sobie chyba wtedy na slot, no i wydropił ogólnie Nightmare Booty i Ghost Chestplate. I tutaj jest za Chiny ludowe, nie jestem w stanie przeanalizować tego, czy to jest z bonusu, czy to nie jest z bonusu. Któryś z tych itemów na bank jest z bonusu, tak? Bo to są jedyne dwa przedmioty z EQ. Któryś z nich albo oba muszą być z bonusu, no nie ma siły innej. Ale zapisuję sobie, że nie liczę tego przedmiotu. Napiszcie, co sądzicie w tym temacie. Jedziemy dalej. 21 tydzień, Fiery Tier, Creature Product. Tydzień 22, Portable Flame, czyli addonowy, i Eldritch Warmaze z EQ bez bonusu, i w tym samym tygodniu drugi Warmaze już z bonusem. Tutaj też to się liczy. Tydzień 23, Fiery Tier, Vampire Lord Token, to jest wiadomo item, który nie mamy tutaj wpływu na to, i Antler Horn Helmet, też item z bonusu. Tydzień 24, Blank, tydzień 25, Grey Taxik plus Fabulous Legii. Tydzień 25 to jest ten początek, kiedy kombinowałem sobie z finałem Węg, żeby go częściej dawać w miejsce jakichś innych bossów. Oczywiście w miejsce Ichgahala to nie wejdzie, ale w miejsce takiego Brainstealera, Monstera jak najbardziej. I patrzę sobie, jak to działa, tak? Od tego 25 tygodnia. I właśnie mamy tutaj Fabulous Legii z bonusem. Tydzień 26 skończył się Blankiem. Tydzień 27 znowu Fabulous Legii i znowu z bonusu. Tydzień 28 Eldritch Bow i on był też na bonusie z Brainstealera. I Fabulous Legii bez bonusu. I tak się, aż w sumie, o, nawet 28 tygodni tutaj zrobiłem, nie 27. Tutaj poprawka. I tak to wygląda, tak to się ma. Podsumowując całość, czyli te 28 tygodni, mamy łącznie 46 złotych przedmiotów, z czego złotych przedmiotów tam mountowych, addonowych, innych, creature produktowych. Tutaj też doliczyłem jednak te dwa przedmioty ze skrzynki Stimiry i Angli Monstera, mamy ich 14. Złoto z EQ bez bonusu, czyli te wszystkie podstawowe dropy, to jest 20 złotych przedmiotów i tutaj trzeba wspomnieć o tym, że no średnio na dzień jest tych bossów zabijanych 8-9. Zdarzały się dni w ciągu tego tibijskiego tygodnia, można sobie zerknąć jak to wyglądało. Były dni, kiedy
zabijałem tych bossów 5-6 na dzień, ale też wiadomo, były takie dni, kiedy zabijało się 15, 16 czy nawet więcej, wiadomo. I tych itemów było 20, no a złoto z bonusu, no to tak jak widać jest ich 12 przedmiotów z bonusu, tak jak sobie to tutaj podliczyłem i tak jak to rozumiem, tak to powiem. No i tak to właśnie wygląda. Sami możecie sobie tutaj wyrobić zdanie, czy ten boss bonus coś daje na podstawie tych statystyk, na podstawie tego jak gracie, jakie wy macie te dropy i jak korzystacie z tego boss bonusu, tak? Czy bijecie 3 bossy, czy 4 bossy na boss bonusie w ciągu dnia, czy może mniej, czy coś tam omijacie, czy korzystacie z tego usuwania bossa ze slota za 100k, za 400k. Ja się przyznam, że tak, używam tego usuwania za 100, zdarza mi się. Najczęściej jest to po prostu usunięcie za 0, ale stówka też oczywiście, bo wiadomo, może się po prostu ta rotacja nie tutaj nie zgadzać i trzeba tą stówkę użyć. Za 400 od samego początku boss bonusu, jak tylko wleciał bostiariusz, 2 razy może użyłem tego usunięcia za 400. No i tak to wygląda. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz do tych 3 dropów takich nie do końca wiadomych. Może coś wymyślimy razem tutaj. No i napiszcie też, co sądzicie o tym boss bonusie, czy on coś daje, czy niekoniecznie, jakie są może wasze statystyki, wasze odczucia. Subskrypcja też mile widziana, no i oczywiście łapa w górę. Do następnego, strzałeczka, cześć.